Pani Alicjo, jak idą przygotowania do Sylwestra? No, po próbie. To takie najważniejsze. Po pierwszej próbie czeka jest jeszcze nas jutro próba generalna. Na tę próbę to chyba założę sobie te ciuchy, które sobie przygotowałam, bo są sporo schodów, zobaczę, jak to w wysokich szpilkach się po tych właśnie schodach schodzi. Będę wychodziła z windy, tak jak w twojej twarzy, która brzmi znajomo. To ta winda właśnie będzie. A jak pani czuje się na tej scenie? No, scena jak scena. Na różnych scenach przystawałam, i małych, i wielkich, i takich właśnie skomplikowanych ze schodami. Oczywiście schodów to ja nie przepadam za schodami, dlatego nie mogłam być tancerką i z tego powodu nawet odmówiłam udziału w Tańcu z Gwiazdami jednej stacji i drugiej, bo pewnie bym z tych schodów spadła, ale sobie jutro przepróbuję zejście i mam nadzieję, że nie spadnę, bo to przecież byłoby bardzo spektakularne. Odstukuję, bo przecież na żywo. Najważniejsze, żebym dobrze zaśpiewała. O, na tym się skupiam. A widzi pani jakieś różnice pomiędzy Sylwestrem występowym a takim koncertowym, gdzie ma pani godzinę, żeby zbudować taką atmosferę z widzem? No pewnie, zasadniczą różnicę. No i jak to się robi, że wychodzi pani i wszyscy podziwiają w ciągu tych 3 minut, jak zbudować atmosferę? W ciągu 3 minut, a czy wie pan co tutaj, to budowanie atmosfery, to jak nie ma publiczności, to trzeba mieć bardzo bujną wyobraźnię i doświadczenie, i lata tego doświadczeń. No świadomość taką, że to nas oglądają. To tak trochę no, jak taki koncert telewizyjny, raczej nie koncert właśnie, program telewizyjny, bo przecież nagrywaliśmy kiedyś w studiach telewizyjnych bez publiczności. Takie właściwie, nie teledyski, takie programy. Pana na świecie nie było długo, jak na przykład taki byłby w koncert życzeń na przykład funkcjonował w telewizji i wtedy się zawsze z playbackami śpiewał różnicę, no i oczywiście do kamery po prostu, a bez widowni. Różnica w tym programie polega na tym, że my tu śpiewamy na żywo. Ja nie lubię śpiewać tak późno, a będę śpiewała drugi raz za 15, 11 chyba. Tak muszę bardzo, bardzo się koncentrować, aż ten... Od jakiegoś czasu nawet próby wszelkie z panem Korczem przekładam na bardziej poranne godziny, popołudniowe i już dawno temu uznałam, że piosenkarką w nocnym lokalu to ja nie mogłabym być, bo o godzinie 11 czy 12 w nocy to ja mogę tylko kogoś słuchać i się bawić, a sama pewnie bym bardzo cierpiała tak być w gotowości aż do 12 w nocy, ale jutro będę w pełnej gotowości od rana do nocy, do północy. Jakie ma plany pani po zejściu ze sceny? Po zejściu ze sceny, znaczy jak już zaśpiewam. Tak. Jak czy jedzie pani zaśpiewam, do domu, czy może gdzieś dalej? I się przebiorę. Nie, no pewnie bym może i pojechała gdzieś dalej. Znaczy nie, ja podę blisko, bo ja mieszkam blisko. Mam szczęście, że to studio jest blisko mojego domu. No, planowaliśmy wcześniej, no ale to przecież teraz nie za bardzo można się w dużych gronach spotykać, więc może tak 2-3-4 osoby sobie tam gdzieś jakiegoś szampana i na tej 12, bo już zdążę na 12 do domu, bo blisko, już powiedziałam, blisko mieszkam, to tylko szampana chyba już wypiję w domu.